psa do przedszkola i sąsiad przywozi, a gdzie tata? Nie wiem, go boi. A czego go nie wiem? No tak, słuchaj, spotyka się dwóch myśli, trzech myśliwych. Dobra, o Boże. A co to jest tu? Ja chłopak. Ale słuchaj, Sygi, a gdzie jest Sygi, ta malutko, bo tutaj? Ja tylko dla mnie. Dziękuję, bo Mirek nie może. Sergiej, ale to nie Skarpat? Bardzo dobrze. Ja mówię. Nie, a? Bardzo dobrze. To jest wytrawne. No, naprawdę. Skarpat, no zbieraj, zbieraj. Skarpat, zbieraj. Tu nie zrobisz tego wina, nie ma tej winogrony. Skarpat. Poproszę pół litra denaturatu. A ona mi mówi, proszę pana, panie żołnierzu, denaturatu już nie mamy, już nam szedł, ale mamy bardzo dobre, tanie wino. To są mózgojebie, bo to wszędzie jest w sklepach. Tam dalej są mamrodle. Nic nie trzeba z takiego. Ale w Krakowie nie rozwalili. Czerwonograd, ty na Czerwonogradzie, tam do centrum. Jak jest numer? Auto masz tu dzielę. Masz aspekty. Tradycyjna tkanina na różne uroczystości. To jest kolekcja Aleksandra Opary, Żołej Głowi, i on nam dał swoją podczas wystawki. I to on dał się nazad, natягали na nich очіпки, i також поверх тих очіпок хустки натягали. І бачимо, хустки натягали, або крім жіночих сорочок, no, natomiast w Głównowie kościół jest w tej chwili remontowany, odnawiany w Głównowie. Czy same granice? Chociaż też same na listę światowego dziedzictwa, ale... Podłożone pod kamienie skorowskie. Dużo ładne oformienie zrobione. Jakie są? Jesteśmy w Bełzie. Wcześniej przejeżdżaliśmy przez miasteczko Bełzie. Jest to jedno z najstarszych miasteczek i jest to jeden z grodów czerwieńskich, wymieniany w latopisach ruskich jeszcze w IX wieku. Jeden z tych głównych grodów czerwieńskich. Później kolejne dzieje sprawiły, że Bełz był stolicą województwa. Obecnie malutkie miasteczko. Do rozbioru było to województwo bełskie. Ciekawostka, tutaj jeszcze jest taka jakby kapliczka, jest kamień z odciśniętą stopą Matki Boskiej. To jest takie miejsce święte. Do 51 roku to było wszystko w Polsce. Granica przebiegała po Sołupii. Natomiast w 51 roku no, została przesunięta na północ od Bełża jakieś więcej 3 km. Gumę do samochodu, to na bagażnik. A Wojtek ma przycielony? Nie mam.
No ja czekam na przydział jakiś do kogoś, ja lubię rozmawiać. No to na wyżej co do. My wręczymy do Charkowa, jak dopłyną. Ale jeszcze mamy tyle dni. Zaproszę mu w gości na nasze wiki. Dobra, dzisiaj mamy etap z Bełza do Czerwonogradu. Etap nie jest zbyt uciążliwy i nie jest zbyt długi. To jest około 20 km, 25 w tych granicach. Źródła Sołokieli są w Polsce, w miejscowości, w mieście Tomaszów Lubelski. Tam ma swoje źródła, płynie najpierw do granicy, przez Teniatyska, aż do Chrebennego, później odbija na lewo i w Wierzbicy wpływa na teren Ukrainy i dalej już po Ukrainie. I jest lewobrzeżnym dopływem Bugu. Dalej będzie już, teraz jest taki łąkowy charakter będzie miała, za jakieś półtorej kilometra dwie będą, dwie do chrzczenia mamy. Najważniejsze ustalenia, najważniejsze rzeczy. Płyniemy grupowo. Ahoj! Na wodę. Pilot. Bo my stoimy na lewej stronie. I jak będzie most na Radziechu. No to już do przodu. Natalka klapen nie dupen, pach siedzisz. Swojemu baćce, że za mostem w Zaleszczykach, niech dalej nie płynie. Wy pamiętacie, o co chodzi? Tak. W zasadzie szlukami najlepiej jest przyjechać.
Ale mam ujęcie. Mam ujęcie. Rata są od mostu w Poracie. Jeszcze gorzej? Nie, nie ma, to jest jedyne miejsce. A nie, mówię Poracie. Poracie, to tam nic się nie dzieje. Tam na Racie nie ma żadnych. Na prawo mocno. Na prawo, do brzegu, na prawo. A, teraz dopiero mówi, no. Ty do przodu. No i tak popłyn. Następny. Nic nie zrobione. A gdzie tam jest siatka? Ona już tam popłynęła, albo pod tą drugą. Polacy za burtą. Nie, gdzież to Polacy? Trzymajcie krzaku. Nie było Polacy. Ta lekarka wsiada, tak? Mhm. Dobra, poczekaj. Okej. Nie, jeszcze nie. Trzymaj. Aha, to Paweł został i był. Wiesz, a to chyba dacie radę. Tam Siergiej, kazałeś im się zatrzymać? Siergiej! Kazałeś im się zatrzymać? Powiedz, żeby stanęli na brzeg. To, ale to tak się wydaje. Ja podpływałem do prawego. Tam jest to samo. W Chinach jest głęboko, wiesz? Także po prostu notować i nie jest to. Ma to raz super. Dziękuję. Ja płynęłam tylko w górę. Ale to będzie najczystszy kajak na świecie. Ale... Problem na kajaku, więc... Ale ja myślę, ale że byłoby ciepło, lepiej, gdyby... Tylko mi troszeczkę... Paweł, tak? Paweł, jak Janka wysiądzie? Dasz radę tu podpłynąć? Nie. Nie, ja chcę zostać. Na pewno nie wysiądzie. Wiosło. Ile kilometrów? Dziękujemy bardzo! Polska załoga! Będę tobie jeszcze musiał przykręcić. Ja ci trochę porobiłam teraz. Tak, ale tam jak to się stało, nie? Lepiej ciupciać bez miłości, niż miłować bez ciupciać. Najlepiej się nie przetyle. Nie przetyle. Zasznajcie. Bagaż znaleźć.
wody i tak z 500 metrów, nie? To nie było po prostu. On tak tam z pół kilometra za nami tam. Nawet może więcej. Może więcej ciągnąłem po tej wodzie. Woda zimna, jak nie rozumiem. Ale patrzcie, jak opatrzność... Kamizelkę miałem ze sobą, jak opatrzność zapięte było. A jak się wrócił do góry nogami, torba była nieprzywiązana, w torbie piersiówka, tak. Wszystko jest. Tak. No, piersiówka tak. Tak. Piersiówka nie wyleciała do góry. Janka! O cholera, kurde. No to ja. No, Krysiu. Widziałam, no. Ale nic ci się nie stało. No wiesz co, nie wlała się.
są teraz sklepy tak naprawdę stoją z tego co powiem. Ale to może nie tutaj, ale chyba tu. Do toho kulkárky. Ja już idę z tobą.